sami do służby prawicy. Siemanko, witam was w kolejnym vlogu. Mamy dzisiaj dzień 17 października. Znajdujemy się na plantacji pszenicy o zimę i wykonujemy odpłaszczanie. Tak, dzisiaj nieco inna perspektywa, tutaj powiem zaraz dlaczego. Kamera będzie ustawiona w jednym miejscu i generalnie dzisiaj nagrywam telefonem ze względu na to, że pożyczyłem baterię od mojej kamerki koledze. Nie mam tutaj nic jakby do niego, że ją pożyczyłem. Jest po prostu pogoda, mam ten telefon przy sobie, więc mogę tutaj nagrać. Za chwilę pokażę wam inną perspektywę. Wykonujemy dzisiaj odchwaszczanie. Jak widzicie, cała masa samosiewów. Jest to rzepak, który był, jest to, no tutaj tak, widocznie głównie rzepak, który był po prostu sprzed plonu, nie został tutaj opryskany. Jest to jedna działka, na której rzepak nie został opryskany. No i pora coś z tym zrobić. Jest właściwie miesiąc od siewów, miesiąc i 3 dni od zasiania tej pszenicy. Już pszenica mogłaby być wcześniej opryskana, ale nie było pogody. Najpierw też priorytetem było do końca opryskanie rzepaku na kwasty, regulacja rzepaku i mikro. No i teraz jakby wjechaliśmy z morza, wykonuję odchwaszczanie. Pszenica liści ile ma, nie wiem, ale podejrzewam, że około 4-5. Ma już po 3 pędy płosonośne. Jeden główny, oczywiście 2 boczne, gdzieś tam może idzie kolejny. No generalnie jest niesłodnie rozkrzywiona. No i tak, wykonujemy kompleksowe zwalczanie kwastów, można powiedzieć. Co roku właściwie tutaj udawało nam się na raz bez poprawki wiosennej. Miejmy nadzieję, że i tak będzie w tym przypadku. Może powiem tutaj pokrótce, co zastosowaliśmy. Tak, po pierwsze Expert Med w dawce 0,33 kg na hektar. Expert Med ma właśnie tutaj jedna, no głównym celem jego jest tutaj zwalczenie miotły zbożowej. No działa także doglebowo, no głównie właściwie doglebowo. W swoim składzie ma metrybuzynę i co to jeszcze było, kurczę, metrybuzyna i coś na flu. No tej drugiej substancji nie pamiętam, ale mniejsza o to, jak ktoś będzie chciał, to sobie sprawdzi. Kolejną substancją właśnie dla zwalczenia tutaj samosiewu w rzepaku jest zamiennik Grand Staru, czyli Witnik 75WG, który w składzie ma tribenuron metylowy, nie wiem czy dobrze to wymawiam, w dawce 12 gramów na hektar. Teraz tak, dalej Difanil ma w swoim składzie difluphenican w dawce 180 ml na hektar. I do tego jeszcze Tolurex, czyli substancja chlorotoluron w dawce 1 litra. Aha, i zapomniałbym tutaj o adiowancie doglebowym Sylor. Jest on na bazie jakiegoś olejanu czy czegoś, nie pamiętam co to tam dokładnie było. Powiedziałem tak, może wam pokażę jak to tutaj wygląda. Zobaczcie belka już właściwie dzisiaj, no zobaczcie jak płynie. Jest rewelacyjnie. Słoneczko powoli zachodzi, ale widzicie, no belka utrzymuje się w jednym poziomie. Ładnie nam tutaj niesie ciecz. Odłożę telefon, bo będę miał do ominięcia słup. Chwilę to może potrwa tutaj, więc mogę się teraz chwilowo nie skupiać, ale myślę, że jeszcze 2 minutki tutaj wrócę do tematu. Tak, no mamy wreszcie trochę pogody, pogoda nam się zrobiła. Dzisiaj jest bezwietrznie, to właściwie idealnie na jakiekolwiek opryski. No tym bardziej na chwasty nie znosi nam, nie mamy tutaj ryzyka tego, że zniesie nam tutaj wiatr do sąsiada. Oprysk, że nie spalimy jakiegoś rzepaku czy czegokolwiek. Co dalej? No tak, no tutaj trzeba się przyłożyć, już kilkukrotnie mówiłem, że z chwastami trzeba się przyłożyć, bo jak też tutaj opryskamy, zrobimy jakieś omijaki, no to później będziemy musieli poprawiać jakieś narożniki, jak rosną chwasty. No to wygląda to po prostu brzydko i no nie ma satysfakcji z tego, jak to na tym polu wygląda, więc przykładam się,
Generalnie jeżdżę około 8 na godzinę. Teraz z tym opryskiem ciśnienie robocze około 5 atmosfer, chyba mi tam zegar pokazuje. Mógłbym trochę szybciej, ale właściwie nie ma takiej potrzeby. Tak to mówię, idzie płynnie. Mówię, no chwasty będziemy mieli zwalczone, no dzisiaj dopiero właściwie zacząłem. Też jeszcze nie będę zwalczał całości, bo najpierw opryskam tutaj te działki szybciej siane, mam tego 30 hektarów. Te później siane wprawdzie są już w fazie tam pewnie dwóch listków, bo już jakieś tam dni od schodów minęły, właściwie powschodziło już wszystko. Ale nie będziemy jeszcze pryskali tej reszty, mówię, chcemy kompleksowo zwalczyć, poczekamy jeszcze na jakąś tam przytulię, na inne chwasty, żeby to tutaj jakby załatwić za jednym zamachem. Mówię, popryskam prawdopodobnie zboża i wrócę do oprysku przepaku na części, gdzie teraz pryskałem dopiero igłaną na chwasty, to na tej części podam Carex, wprawdzie nie będzie on w pełnej dawce, ale o tym może powiem po prostu we vlogu, już będę miał baterię, powiem jeszcze co dodaję, dodam jeszcze porcję mikro. No i to będzie na tyle w rzepaku. Aha, jeszcze polecę raz jeszcze mikroskładnikami polecę w rzepaku, który został już opryskany regulatorem. Dzisiaj mamy około 10 dni od oprysku Carexem. Rzepak już pięknie leży na ziemi. Teraz mam nadzieję rozpoczął się proces wciągania tej szyjki, bo miejscami po prostu ta szyjka była 2 cm nad powierzchnią ziemi, bo poprzez to, że wystąpiły duże opady. No i co? I miejmy nadzieję, że jakoś to będzie. No, rzepak się ładnie rozłożył, nabrał kolorku, naprawdę rzepaczki wyglądają ładnie. Jeszcze też jeden znak zapytania, co będzie z tym Feniksem. No nie byłem wprawdzie teraz tydzień, teraz to ciepło, mam nadzieję, że zrobiło tam na tyle rewolucję, że będę zdziwiony, jak po prostu pojadę na plantację. I prawdopodobnie też tam pójdzie jakiś regulator, chyba nie Carex, bo też nie chcemy tam robić kosztów. Tylko zwykły ten bukonazol, żeby go głównie ochronić na choroby. No i wiadomo, bory, jakieś tam mikroskładniki, ale o tym może później. Co jeszcze? Aha, i właśnie na tej części, gdzie już tam po prostu jest, myślałem, że temat zamknięty, to polecę prawdopodobnie, no raczej na pewno, jeśli tylko zdążę, pogoda pozwoli, z robaczkiem jeszcze, bo duże naloty śmietki się pojawiły. Sam osobiście mam wystawione naczynia, ale nie monitoruję. Po prostu nie mam czasu chodzić na pole, tylko z marszu jakby po prostu opryskam to jakimś tam środkiem na robaczki. I przy okazji dorzucę też jakieś tam mikroskładniki i może jakiś mocznik albo RSM, bo też mam RSM, więc jeszcze coś tam podziałamy w tym przypadku, żeby go jak najbardziej rozbudować do zimy. Wprawdzie już nie jest źle, już większość pól, myślę, że 70% działek mogłaby w takiej fazie wchodzić w stan zimy. Ładnie teraz rzepak podgonił. Korzeń też już jest ładny. Średnica tam gdzieś, największe rośliny, już może nawet koło centymetra, mają szyjkę korzeniową o średnicy centymetra. No i w miarę to wychodzi. Co do pszenic, wszystkie wyglądają bardzo podobnie, nie ma jakichś wyróżniających się, właściwie no na razie nie ma powodów do wyróżnienia się, żeby coś tam mogło zaważyć. Coś jeszcze, zobaczcie, tutaj pan lata motolotnią nade mną, nie wiem, być może to jakiś znajomy, może mnie nawet nagrywa, nie mówię tutaj, że jestem gwiazdą, bo nie jestem, za kogoś takiego się nie uważam, ale po prostu być może pan tutaj przyleciał zrobić zdjęcie, może jest to jakiś znajomy, leci nade mną. No i co, i lecimy dalej, jeszcze pokażę wam ujęcie z tyłu, pojedziemy pod słońce. Tak to wygląda, beleczka sobie leci, nie mogę trzymać tego telefonu za bardzo, bo zaraz gdzieś zjeżdżam ze ścieżki. Ale zobaczcie teraz pracę belki, to no jest w jednym jakby w jednej płaszczyźnie i sobie tutaj radzi. Powoli teraz zabiorę się też za mycie maszyn. No, mała N-ka jest tak brudna, że to tutaj nie mam słów na to, jak ten ciągnik wygląda.
no i trzeba będzie zrobić z tym porządek, ale mówię, no nie chcę jeszcze go myć, bo wiem, że i tak się pobrudzi w rzepaku. Wczoraj miałem wpadkę, się zakopałem, jechałem przez wodę, przez dołek, z dołka. Były dwa dołki właściwie, które się prawie połączyły i pomiędzy nimi była górka. No i na tej górce, gdzie nie było wody, gdzie wcześniej było sucho, no to teren się tak rozmoczył, że po prostu no wpadłem, zakopałem się i tyle z tego wyszło. Widzicie, ładny zachód słońca, już teraz szybko to słońce zachodzi. Z rana też szybko nie można wyruszyć, bo jest duża rosa, duże uwilgotnienie, wszystko jest mokre, no nie można wykonywać zabiegów na dobrą sprawę. Przedwczoraj zacząłem po 12, dzisiaj o 13. Jeszcze rośliny były nieco wilgotne, ale no nie można tutaj jakby czekać. Jest pogoda, no te chwasty muszą być koniecznie zwalczone, bo no, brzydko to wygląda. Tutaj widzicie, jest ścieżka i ścieżka nie jest aż tak widoczna. Nie wpłynie to tutaj na rozwój pszenicy, rzepaku. Nie jest nie wiadomo ile, na dobrą sprawę się śmiałem, że mógłbym opryskać pszenicę i rzepak zostawić, bo nie jeden po prostu taki rzepak by tutaj zostawił, ale no to jest po prostu... No tak to wygląda. I tyle, napiszcie, czy wy pryskacie już wasze pszenice na chwasty. Czym pryskacie, czy stosujecie się tutaj do jakby jednoetapowego zwalczania chwastów, czy jakby próbujecie na raz z tymi chwastami, czy nastawiacie się od razu z wiosny na poprawkę. No i tyle, tutaj zobaczcie jeszcze zbliżę jakby na gospodarstwo ujęcie. Na polu jestem koło domu, teraz rozjaśniłem. No w telefonie całkiem inaczej to wyjdzie, nie wiem czy będzie mnie słychać, jak miałem ten telefon przy kabinie położony. Mam nadzieję, że będzie słychać, bo mówię dosyć głośno. No i tyle, do następnego odcinka. Podejrzewam, że jeszcze dwa, może trzy razy w tym sezonie jakiś vlog się pojawi. No więc zapraszam do komentowania i łapkowania. Trzymajcie się.